Cześć, właśnie wróciłam. Przepraszam Cię za moje udziesięciogodnienia z tym całym moim telefonem. Okej, okay, let's go, LTB, troszeczkę w moją stronę, żeby było fajnie, równo. Super. Okej, okay, to zaczynamy dzisiaj jeszcze raz, część numer dwa. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze, że telefon mi się nie wyłączy, że będę mogła Ci przekazać te rzeczy, które mam w środku na temat mocy słowa. Zacznijmy od samego początku. Czym jest słowo? Okej, może to zabrzmi bardziej tak kościelnie, czy coś w tym stylu, ale nie, bo słowa, wyrazy mają moc. Słowa, wyrazy, myśli są energią. Wszechświat jest zbudowany z energii. Wszystkie są atomy, jony, protony, neurony. Przecież to wszystko wiesz tak naprawdę ze szkoły. Jeśli nie wiesz, to Ci przypominam. Jesteśmy energią. Nasze ciało jest energią. Nasza woda, nasze meble i takie różne inne rzeczy, wszystko jest zbudowane z energii. Wszystko. Myśli są zbudowane energii. Każda myśl, którą wysyłasz na zewnątrz, o której myślisz, ona się gdzieś chowa. Ona tak jakbyś zrobiła sobie taką bańkę mydlaną, powiedzmy tak, albo balon, wyobraź sobie, i do tego balonu wkładasz wszystkie swoje myśli, wszystkie, nie wiem, szczęście, radość, smutek. Wszystko. I to zostaje tam w tym środku, w tej twojej bańce, w tym twoim balonie. I to jest energią, do której mogą mieć inni ludzie też dostęp. Także czasami nawet jeżeli ty nie myślisz o pewnej myśli, okej, troszeczkę jest zagmatwane, ale jeżeli ty nie myślisz o czymś, a nagle robisz się smutna, to pamiętaj, że ta myśl nie musi być twoją myślą. Możesz ją wziąć skądś, możesz wziąć ją od kogoś, może ona przyjść od kogoś, ponieważ to wszystko jest energią. Czyli jeżeli my jesteśmy szczęśliwi, zarażamy kogoś szczęściem, tak? Czyli ten pozytywny aspekt, zarażamy kogoś szczęściem. Tak samo jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, zaraża nas, zobacz, jak to ja pokazuję, zaraża nas, czyli bierzemy to od tej osoby, bo nie jesteśmy świadomi tego jeszcze, okej? Okay? Dopóki jak się już, wtedy kiedy się nauczysz odpychać tą negatywną, niedobrą, nie lubię tego słowa, ale żeby Cię zobrazować, powiem to, taką niską, o niskich wibracjach energię, wtedy będziesz umiała po prostu narysować wokół siebie dużo luster, które będzie odbijało tą negatywną moc, a ty będziesz zawsze szczęśliwy, prawda? Czyli nie możemy brać innych rzeczy, na które my nie jesteśmy gotowi. Aczkolwiek jeżeli to już się stanie, więc bądźmy świadomi tego, okej, faktycznie, no dobra, stało się, to jest moja wina, więc zrobię to w ten sposób, przetransmutuję tą energię, przetworzę tą energię, z tej niskiej wibracji na dużą wibrację, żeby dała mi radość, miłość i po prostu, żebym była szczęśliwa, prawda? To musimy być świadomi tego, ponieważ wszystko jest energią, myśli są energią, słowa są energią, tak jak powiedziałam, słowa mają moc. Jeżeli mówisz do kogoś, kocham Cię, to już nawet nie musisz kogoś przytulić. Oczywiście tak, możesz, ponieważ to będzie podwójna moc energii. Ale samo słowo daje w sobie taką potężną ilość wibracji, taką potężną dawkę endorfin dla twojego ciała, dla twojego mózgu, że po prostu jesteś w siódmym niebie, o tak powiem. W siódmym niebie albo na księżycu, gdziekolwiek tam chcesz być. Masz te, mówi się po angielsku butterfly, motylki w brzuszku, jesteś podekscytowana, podniecona. Ojejku, to jest cudowne, prawda? Czyli jednym słowem możemy sprawić, że cały świat będzie szczęśliwy. Jedną taką ciekawostkę powiem Ci, że raz w roku, teraz już na pewno się to zmieni, ale do tej pory raz w roku mąkowie albo mnisi buddyjscy medytowali, okej? Okay? Medytowali, siadali, albo dzieci buddyjskie raz w roku siedziały, medytowały. I tą energią potrafiły, nawet w tym roku też to było zrobione, podczas tych kwarantan i tak dalej, lockdownów, było dowiedzione, że jeden dzień medytacji ponad milion ludzi na świecie sprawiło to, że przestępstwa, kradzieże, złe zachowania, oczywiście też różne takie domowe przemoce,
I różne niefajne rzeczy na świecie, lub też ludzie w szpitalach, którzy byli chorzy, poziom ich energii i poziom tego wszystkiego wzrósł, czyli dobra energia wzrosła, ale zachorowania spadły, przestępczość, takie różne kryminalne rzeczy spadły. Czyli zobacz, ile możemy zrobić energią, jak my możemy oddziaływać na siebie ze wszystkich stron. Jaku, muszę ci powiedzieć, że po polsku fajnie mi się mówi do ciebie. Wow, jestem szczęśliwa, że dzisiaj to zrobiłam. I to jest właśnie ta energia, to jest ta właśnie energia płynąca. Spójrz na to, jak ja ci pokazuję rękę. Daję ci moją energię. To miejsce na twojej dłoni jest punktem energetycznym. Ty możesz healować, ty możesz dotykać ludzi i mówić: jesteś blessed, jesteś błogosławiony. I oni będą automatycznie uzdrowieni. Pomimo tego, że nie będą wierzyli. Bo jeżeli na przykład ktoś nie wierzy, że może być uzdrowiony, albo że może mu się coś udać w życiu, my możemy, albo ja, albo ty, albo ktoś inny, może wierzyć za niego i może robić różne rzeczy za niego. W tym sensie wierzyć, dawać mu support, jak to powiedzieć po polsku, support, pomocną dłoń, pomocną rękę, stać za nim, ok? I kierować go, mówić mu fajne, motywacyjne rzeczy. O to mi chodzi. Nie to, żeby wkroczyć do akcji i powiedzieć: ok, to ja zrobię za ciebie, ja zrobię, ty będziesz szczęśliwy. Nie, nigdy tak to nie działa. Energia jest twoja i tylko twoja i ty możesz z nią robić co tylko chcesz. Dlatego masz wolną wolę. Możesz wybrać być na niskiej wibracji albo może być na wyższej wibracji. To są tylko twoje wybory. Także nie win nikogo, jeżeli będziesz na niskiej wibracji i będziesz smutny, niezadowolony, bo ta praca nie jest dla ciebie, bo ten facet nie jest dla ciebie, bo ta żona nie jest dla ciebie, nie wiem, bo ktoś w sklepie na ciebie źle spojrzał, bo koleżanka w pracy powiedziała ci brzydkie słowo. Pamiętaj, że wszystko, co kiedyś wypowiedziałaś, wraca do ciebie, ok? Czyli my jesteśmy odpowiedzialni za to. Ja kiedyś o tym nie wiedziałam, więc czasami winiłam niektóre osoby za to, co mi się stało. Ale dzisiaj, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, już nie winię nikogo, ponieważ cokolwiek ja doświadczam, to jest moją lekcją, moją winą, jeżeli mogę to tak nazwać. To, co kiedyś zrobiłam, albo czegoś nie zrobiłam, bo to też tak może być. Możesz coś zrobić, albo czegoś nie zrobić i ty możesz być za to odpowiedzialny. Ty możesz być, ty jesteś za to odpowiedzialny. Pamiętaj, ty jesteś za to odpowiedzialny. Twoje życie, twój wybór, cokolwiek z nim zrobisz, pamiętaj, że na koniec będziesz sam, nie wiem, tak się mówi, sobie w brodę pluł, albo będziesz zadowolony, że zrobiłem wszystko, co tylko mogłem. Albo mogłam, albo: o kurczę, nie zrobiłem. Nie zrobiłam. Czyli pamiętaj, dzisiaj rób wszystko, na co masz ochotę i zdobywaj świat, zdobywaj swoje marzenia, zdobywaj wszystko, co tylko chcesz. Bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wiara przynosi góry, prawda? To jest prawda, to jest prawda. Ja jestem, jak to powiedzieć, żywym dowodem, tak powiem dosłownie, tym, co się dzieje z wiarą. Mój wielisz system, po angielsku się mówi, mój system wierzenia w siebie kiedyś był bardzo, bardzo mały. Dlatego mało rzeczy otrzymywałam w życiu tak naprawdę, ale z chwilą, kiedy moje przebudzenie, tak powiem, moje przebudzenie zaczęło mieć miejsce w moim życiu, zaczęłam zdobywać inne rzeczy, zaczęłam cieszyć się małymi rzeczami, zaczęłam osiągać moje cele. One nie były duże. One nie były duże. I nie mówię ci, żebyś osiągnął cel wow, tylko po prostu zacznij od małych kroków. Zacznij mówić sobie te słowa. Dzisiaj jest mój dzień. Zobacz. Dzisiaj jest mój dzień. Ja to osiągnę. Bo ja to wiem. Bo moja dusza to wie. Bo ja wiem. Jestem wartościowy, wartościowa. Jestem kochana, piękna. I zasługuję na wszystko, co jest dobre na tym świecie. I nie bądź tutaj smutny, albo nie bądź tutaj, nie win siebie samego, że tak mówisz o sobie. Bo nas nauczyli, że musimy być, że bycie egoistą to jest coś niedobrego. Nie, bycie egoistą
to jest coś dobrego, ale wszystko musi mieć balans. Bo jeżeli ty będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, to reszta będzie też szczęśliwa wokół ciebie. Jeżeli ty będziesz siebie kochała, kochał, to reszta też będzie ciebie kochała. To ty musisz pokazać światu, jak chcesz, żeby ciebie oceniali, jak chcesz, żeby ciebie traktowali ludzie, tak? Jak chcesz, żeby ktoś do ciebie się zwracał. To ty musisz tej osobie powiedzieć, stop, nie, to nie tak. Nie możesz tak do mnie mówić. Ja sobie tego nie życzę. Ja na to nie zasługuję. Bo ty jesteś niepowtarzalna, wartościowa. Zobacz, ile słów ja do ciebie mówię, które już cię podnoszą, już cię podnoszą. Pamiętaj, że wszystko, co na świecie robimy, wszystko, co jesteśmy od początku naszego narodzenia, kreujemy, 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 kreujemy. Ok? Czyli inne słowo, tworzymy. Ok? Tak jak na plastyce. Kreujesz, tutaj malujesz kredką, tu malujesz, tu plastelina, tu farba. Takie fajne rzeczy możesz robić. Bądź dzieckiem w swoim życiu. Bo życie to jest po prostu tak jak na, bym powiedziała, w teatrze. Jesteśmy na stage'u, okay? Jesteśmy na scenie życia, gdzie gramy różne role. Jesteś mamą, jesteś tatą, jesteś ciocią, jesteś wujkiem, jesteś dzieckiem, okay? Ale te role się zmieniają. Ty możesz wybrać sobie rolę. Ty możesz wybrać sobie rolę. Dzięki słowom, dzięki słowom, dzięki dobieraniu różnych słów jestem piękna. Będziesz piękna. Jestem wesoła i będziesz wesoła. Okej, powiesz mi, o Gabi, tak gadasz. To jest bardzo proste w tym mówieniu, co mówisz, ale to nie jest takie proste w zrobieniu tego. Ja wiem. Wiesz, dlaczego nie jest to proste? Dlatego, że ktoś nam kiedyś powiedział, masz tak robić, okej? Okay? Ktoś nas kiedyś zaprogramował w ten sposób. Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz się odprogramować. Kiedy możesz powiedzieć, nie, koniec. Ja nie chcę tego programu. To jak komputer. Jeżeli masz komputer, idziesz do sklepu, kupujesz komputer, porównaj komputer, nie lubię tego porównania, ale to bardzo fajnie obrazuje. Idziesz do sklepu, kupujesz komputer, pusty jest, nie ma żadnego programu. Rodzi się dziecko, jest czyste, tabula rasa, biała kartka, wszystko możesz na niej zapisać, ale musisz włożyć dobry program. Bo jeżeli nie włożysz tego super, świetnego programu, to później będziesz, ojej. Tylko jest mało jedno ale. Jeżeli ty byś była odpowiedzialna za ten program w wieku od 0 do 7 lat i jeszcze w wieku prenatalnym, kiedy jesteś w brzuchu, to wtedy byłoby super. Nie musiałabyś i musiałbyś teraz zmieniać tego programu. Ale jest takie beauty, takie piękno tego życia, że my musimy sami doświadczać tego. Sami uczyć się nowych rzeczy, sami szlifować swój charakter, szlifować taki, bym powiedziała, jesteśmy takim kamieniem, który musimy ociosać ze wszystkich stron, później wyszlifować i mamy diament. Czyli to jest właśnie nasze beauty tego życia. Ja wiem, mówisz, o życie takie, ale pamiętaj, życie ma swój cel i wszystko, co się dzieje, z jakiegoś powodu się dzieje. Ludzi, których spotykasz na swojej drodze życia, spotykasz z jakiegoś powodu. Nawet najmniejszą osobę. Uwierz mi, spotykasz z jakiegoś powodu. Ja wczoraj na przykład spotkałam bezdomnego, do którego powiedziałam, który chciał ode mnie jednego funta. Nie miałam wtedy drobnych, więc poprosiłam moją córkę, żeby mi dała tego funta. Dałam mu, ale podeszłam do niego, bo on na początku powiedział, o nie masz pieniędzy, nie będę miał gdzie spać. Wyrzucał z siebie całe ocenianie mnie, że ja nie mogę, że ja mu nie daję pieniędzy, on to na to zasługuje i tak dalej, i tak dalej. Zobacz teraz, kiedyś on na pewno coś zrobił, nie wiem co zrobił, komu coś powiedział, płacił tym, że siedział tam pod tym sklepem, ale druga rzecz była taka, że ja mu pokazałam w jaki sposób ja chcę być traktowana, więc podeszłam do niego, dałam mu tego funta, bo uważam, że trzeba pomagać sobie, ale z drugiej strony powiedziałam mu, nie oceniaj mnie w ten sposób, bo ja ciebie tak nie oceniam i nie oceniaj innych, bo jeżeli będziesz tak oceniał innych, nie dostaniesz żadnej pomocy znikąd. Jego oczy były bezcenne. Zrobiły się takie wielkie. On tego nie oczekiwał. Szczerze powiedziawszy, nie. To go zaskoczyło. I mam nadzieję, że dało mu też lekcje albo jakieś wnioski. Jeśli nie, trudno. Ale ja zrobiłam to, co czułam, bo miałam wolną wolę i zrobiłam to z głębi serca, bo nie chciałam być w inny sposób traktowana. Nie spodobało mi się to. Więc ty od dzisiaj też mów to, co myślisz. Nie bój się, nie bój się, bo ludzie jak zobaczą w tobie wartość, zobacz ile słów ja dzisiaj mówię, wartość. Co budzi w tobie to słowo wartość?
cudowne słowo. Zobaczą w tobie wartość, zobaczą w tobie człowieka, zobaczą w tobie duszę, która chce coś, tak? Która chce pokazać, że jest też ważna, też potrzebuje zwrócenia na siebie uwagi. I nie chce być w sposób traktowana taki, jak inni myślą, że ty powinnaś być traktowana. Nie. My musimy pokazać, hej, 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 nie. Ja jestem super, więc traktuj mnie tak. Ja ciebie też tak traktuję, bo wiem, że jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Więc słowa mają znaczenie. Dużo, dużo słów. Chciałam też przytoczyć coś takiego, mówi się spell. Okay? Spell, czyli zaklęcie. Okay? Spell, czyli zrzucenie czaru, rzucenie uroku na kogoś, prawda? To daje dużą, dużą moc, dużą odpowiedzialność, bym powiedziała, ponieważ jeżeli ty mówisz do kogoś jakieś słowo, to bądź świadomy tego słowa. Wiem, czasami możemy powiedzieć, nie wiem, potoku słów, jak jesteśmy zdenerwowani, ale musimy sobie uświadomić to, że musimy wrócić do tego początku, tego co powiedzieliśmy, powiedzieć nie, to nie chciałam tak, cofam to słowo. I wtedy to słowo się cofnie, okej? To się słowo nie stanie. Ale jeżeli jesteśmy, mówimy, a mam cię gdzieś, albo jesteś głupia, albo och, mam dość i tak dalej, to te słowa później przeistaczają się w prawdę. Bo pamiętaj, że ciało twoje słucha, że twoja głowa słucha, dla niej nie ma słowa nie. To co powiesz, to głowa, to ciało uwierzy i powie, okej, mój master, moja dusza powiedziała tak, okej, będę słuchała. Więc pamiętaj, jestem szczęśliwa, jestem cudowna, jestem kochana, jestem jedyna, zasługuję na wszystko. Mów sobie to codziennie, te afirmacje są potrzebne. Potrzebne. Możesz znaleźć dużo na YouTubie takich rzeczy. Lub sama sobie ułożyć, ok? Wszystkie fajne, pozytywne rzeczy. Albo napisz sobie na lusterku w łazience. Jestem enough. Czyli jestem wystarczająco dobra. Ok? We wszystkim. Nie muszę zmieniać niczego. Bo jestem już pełna. Pełna. Nie muszę czegoś... komuś czegoś, udowadniać, albo sobie udowadniać, bo ja już jestem tą osobą. Jedyne, co teraz potrafię i teraz co powinnam robić, to powinnam oszlifowywać ten diament, bardziej go udoskonalać, bo ty jesteś doskonałością, także tylko tyle. Wracając jeszcze do tego słowa, bo tak naprawdę mówię o tych słowach i ty może nie wierzysz w tą moc, mówisz, o, tak mówi. Ale podam ci taki przykład z życia. Kiedyś przeczytałam taki właśnie przykład, który teraz fajnie obrazuje to. Była sobie kiedyś taka kobieta, która mówiła, a nienawidzę tego, nie lubię tego, nie mogę już na to patrzeć, ojejku, wszystko widzę w złych kolorach i tak dalej. Powtarzała te słowa codziennie. Wiesz, co się stało później? Poszła do lekarza. Zaczęła tracić wzrok. Miała już dość, bo miała dość. I ona mówiła to do siebie, mówiła to do swojej podświadomości. Nie lubię, nienawidzę, nie widzę, nie chcę już widzieć tego wszystkiego. To wszystko jest niedobre. Fuj. Okej, niedobre i tak dalej. O, nieładne. I straciła wzrok. Kiedy się później okazało, kiedy trafiła do jakiegoś fajnego, mądrego człowieka, który jej powiedział o mocy słowa, więc zaczęła mówić swoje afirmacje. I uwierz mi, cuda się zdarzają co dzień. Jeżeli wierzysz, to otrzymasz. Dlatego napisałam na Facebooku, na tej grupie, jeżeli wierzysz, to otrzymasz. Jeżeli nie wierzysz, to nie otrzymasz. To nawet nie siadaj i nie próbuj, okej? Okay? Bo tylko stracisz energię i nic z tego nie będzie. I ta kobieta później odzyskała ten wzrok. To pamiętaj, że słowa, które mówisz, mają swoje podwójne znaczenie i docierają głęboko do twojej podświadomości. Jak mówisz, że jesteś kochany, to jesteś kochany. Jak mówisz, że jesteś cudowny, to jesteś cudowny. Więc zawsze pamiętaj, karm swoją głowę, swoją duszę tylko dobrymi słowami. Tylko dobrymi słowami. Ja nie mówię, że życie jest tylko piękne, znaczy piękne, jest piękne, ale nie mówię, że tylko masz same cudowne chwile. Życie musi mieć balans, musi być upside down. Jeśli nie ma upside down, to znaczy, że coś jest nie tak w tym twoim życiu. Że jeżeli nie czujesz się, jak to powiedzieć,
Nie czujesz strachu, a ja mam na myśli strach pozytywny, który cię pobudza do działania, bo strach jest twoim przyjacielem, takim kumpanem, takim kolegą, że pójdę, zrobię, a co? Jeżeli czujesz strach, to zrób to pomimo wszystko. Nie przejmuj się tym, bo już będziesz tam, już będziesz tam, już nie będziesz tam bak, tylko będziesz szedł do przodu, albo szła do przodu. Także pamiętaj, jeżeli masz strach, strach ma wielkie oczy, tak ktoś kiedyś powiedział, prawda? Z tym się muszę zgodzić, bo tylko ma wielkie oczy, a tak naprawdę to jest taki mały. To tylko nas straszą, a my jesteśmy tak naprawdę wielcy od środka, więc nie musimy się niczego bać, nie musimy się niczego bać. Jeśli się boisz, to znaczy, że żyjesz, to znaczy, że masz dużo jeszcze do zrobienia, to znaczy, że jesteś wielki, bo nie ma nikogo na świecie, kto by się nie bał. Tylko czasami to jest wyobrażone, czasami to jest wielkie, ale to nie musi być twoje, to może być twojego kolegi, twojego sąsiada, kogoś z boku, twojej mamy, twojej taty. Czyli też musisz to rozgraniczyć. Czasami też, wracając do tych naszych triggersów, naszych takich pinches, okay? To co mówiłam, takich uszczypnięć, okay? Uszczypliwości, to czasami też jest fajne, tak jak mówię, strach, uszczypliwość, są fajne rzeczy, ponieważ ktoś ci powie coś niefajnego, a ty mówisz, a nie mówiłam, ja tak nie